Już po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przegląd LEGO Jurassic World magazynu. Mój pierwszy Jurassic World LEGO magazyn. Jest to numer 6 na rok 2020. Cena jest to w sumie 15 zł. Tam bez grosza. W tym magazynie dostajemy klatkę dla dinozaura, takiego małego, z workiem, w którym jest jakieś skrzydełko kurczaka, żeby go zachęcić, żeby tam wszedł. W środku również był tak jakby pakiet naklejek Lego Ninjago, ale to już niestety tego nie posiadam, przepraszam was, bo to już rozpakowałem. Więc standardowo środka wam nie pokażę, żeby nie spoilerować, tylko wam pokażę tył, że już w sprzedaży jest kolejny magazyn Lego Ninjago z kartą Cola i Richim. Więc teraz złożę tą figurkę i tą klatkę i wam to zaraz pokażę. Dobra, już złożyłem całą klatkę, prezentuje się bardzo ładnie. Tutaj mamy właśnie to mięsko w tym worku i dinozaur jest zaskakująco bardzo malucieńki, patrzcie jaki on jest malutki, ale też jest to na plus, bo mieści się w tej klatce, można go tam do środka włożyć i zamknąć tą klatkę. I jest teraz w klatce, można tutaj, jest takie coś, że można tą klatkę opuścić oraz taką rączką ją postawić. Jest to bardzo fajne, szczególnie jeżeli ktoś nie zbiera takich pełnych zestawów, to może sobie to odmontować i to może posłużyć jako worek dla złodzieja w LEGO City, to też jest bardzo przydatne. Więc ogólnie tak to wygląda, cały zestaw może wyjmę w ten sposób dinozaura. O nie, wyleciało mięsko, a nie dinozaur. Mięsko trzeba włożyć na swoje miejsce. Dinozaur prezentuje się bardzo ładnie, ma bardzo ładny nadruk biegnący wzdłuż głowy i ogona. Tak się prezentuje cały. Gazetka też bardzo fajna, polecam. W środku oczywiście jest instrukcja, różne gry i komiksy do zabawy i konkursy pewnie też są. Więc ogólnie tak się prezentuje cały przegląd magazynu LEGO Jurassic World. Śledźcie kanał, bo za niedługo zapowiedź, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, gry. I dziękuję wam za oglądanie, pa!